Witam wszystkich, ja jestem Lolek i zapraszam Was do kolejnego materiału z miniserii poradnika dla najmniej ogarniętych w Clash of Clans. W tym odcinku zajmiemy się tematem herosów, ponieważ dostaję nadal bardzo dużo pytań, jak działają właśnie owi herosi, ilu ich jest, jakie mają swoje ability, czyli swoje tajemne moce, do czego można wykorzystywać i tak dalej, bla, bla, bla. To sobie pokrótce omówimy. Nie będę jakoś super szczegółowo omawiał, bo tak naprawdę uważam, że każdy, który oglądał poprzednie moje materiały, które linki znajdziecie pewnie w opisie albo podobne karty, jeszcze nie wiem, w każdym razie będą, mogą tam znaleźć właśnie jakby podstawowe informacje, gdzie można je znaleźć, jak je poszukać i tak dalej, więc tutaj nie będę wchodził w jakieś super szczegóły, tylko takie najważniejsze rzeczy, najbardziej też zarazem podstawowe, ale też najbardziej przydatne, postaram się Wam tutaj przekazać. Generalnie od czego zacząć? Od tego, że w grze mamy dostępnych czterech herosów. Mamy dostępnego króla, czyli Barbarian Kinga, królową, czyli Archer Queen, Wardena, czyli Grand Wardena, potocznie też zwanego dziadkiem, jak kto woli, albo magiem, albo nie wiem jeszcze jak kto inny go nazywa, możecie dać znać w komentarzu, oraz Royal Championkę, czyli też potocznie nazywaną Championkę. I teraz tak, kiedy takich herosów możemy otrzymać? Otóż, jeżeli chodzi o króla, jest on dostępny już od TH7, królowa jest dostępna od TH9, Warden od TH11, no i czempionka od TH13, czyli analogicznie co drugi poziom TH dostajemy jakiegoś herosa, poczynając od TH7. Wszystkich herosów można oczywiście upgrade'ować, no bo to jest jakby sól tej gry. Natomiast co ważne, w przypadku króla, królowej, jak i czempionki, tych herosów ulepszamy za Dark Elixir, natomiast Grand Wardena ulepszamy za zwykły Elixir. Jest to ważne do adnotacji, bo dzięki temu ktoś może sobie to po prostu lepiej rozplanować. No i chociażby z uwagi na to, że potrzebujemy dwóch rodzajów surowca, można po prostu ulepszać jednocześnie Wardena na przemian z jakimś tam innym herosem, tak? Albo nawet wszystkich naraz, jak kto woli. Przechodząc jednak do setna, odpalamy sobie króla. Co warte jest dodania? Każdy heros, zwłaszcza teraz po niedawnym update'cie, ja postaram się to przybliżyć. Zobaczcie, przy swoim pasku zdrowia oni mają takie serduszko z napisem plus 1. Co to oznacza? Chodzi o tak zwane życie w zapasie, bo o co tu jakby chodzi? Jeżeli sobie przejdziemy normalnie na ekran, tam gdzie mamy wojsko i chcemy sobie farmić, tak, przygotować armię, czy tam atakować, nieważne. To na ekranie tutaj herosów nie zauważymy właśnie tej adnotacji z tym serduszkiem. Ale chodzi po prostu o to, tak w dużym skrócie, że jeżeli atakujemy i dajmy na to, nie wiem, ten heros nam zginie, to on w normalnych takich warunkach, w cudzysłowie oczywiście normalnych, on powinien się jakby odnawiać. Czas jego odnawiania sięga do około 30 nawet minut, no bo wiadomo, on się musi zregenerować, jakby napełnić ten pasek zdrowia, odpocząć i wtedy jest gotów do walki. Natomiast posiadając właśnie to plus jeden jakby życie w zapasie, to serduszko, możemy od razu go wykorzystać w kolejnym ataku bez konieczności czekania na odnawianie jego życia. Czyli jakby możemy oddać dwa ataki z rzędu, nie martwiąc się o to, że musimy czekać na odnowienie życia herosów. Więc taki fajny bajer ostatnio doszedł w update'cie. Myślę, że większości graczy się spodobał. Mnie na pewno, no i przydaje się on właśnie w szybkich atakach, jeżeli ktoś nie ma zbytnio dużo czasu, żeby przysiedzieć, a chciałby oddać szybkie dwa ataki i sobie tam lecieć, powiedzmy, dalej robić. Fajnie to się też sprawdza właśnie na wojnach, gdzie czasami chcemy oddać jeden atak po drugim też i też nie chcemy właśnie czekać na to odnawianie życia. Dlatego myślę, że bardzo fajnie jest to przemyślane i zrobione. Natomiast przechodząc do króla. Wchodzimy sobie w info i tak, nie będę tutaj omawiał takich podstawowych rzeczy, tak jak tutaj widzicie, no bo to tak naprawdę można wyczytać. Ktoś, kto nie zna się na angielskim, super, można się posiłkować tłumaczem, ale tak jak mówiłem w przypadku wcześniejszych moich odcinków, gdzie omawialiśmy czy czary, czy wojsko, czy nawet interfejs gry, tam wszystko jakby jest omówione i też możecie sobie na podstawie tego jakby analogicznie przenieść jeden do jednego tutaj i sobie to jakby przetłumaczyć. Tak?
Król atakuje głównie jednostki naziemne, no bo wiadomo, chodzi po ziemi, on nie lata, on żadnych takich powietrznych stworów ani żadnych innych tego typu rzeczy nie zaatakuje. Natomiast co go cechuje? Cechuje go to, że on ma bardzo dużo punktów życia, tak zwanych hit pointów, tak? Aż 11250, oczywiście na maksymalnym levelu, no bo na tym się będę opierał, no bo mam swoich herosów już wymaksowanych. I teraz jak widzicie, wspomniany czas regeneracji 33 minuty. Czyli tyle bym musiał na niego czekać, jeżeli po prostu on by mi padł gdzieś w walce i chciałbym go użyć do następnej walki, no to powiedzmy ładowanie go, w cudzysłowie znowu, baterii od 0 do 100% 33 minuty, no chyba, że mamy właśnie to wspominane wcześniej życie w zapasie, no to wtedy od razu sobie możemy go wykorzystać drugi raz, no i potem po użyciu drugiego razu, no to już musimy niestety czekać na jego odnawianie. Jeżeli chodzi o damage, 595 DPS-a, czy dużo, czy mało, nie mnie oceniać. On robi swoją robotę, owszem, zadaje te sensowne obrażenia w samej stricte już walce, natomiast on głównie robi za tankera. Do tego został jakby stworzony, do tego warto go wykorzystywać, więc jeżeli ktoś wcześniej nie robił króla, bo robił tam, nie wiem, wojsko, czy cokolwiek innego, czy się skupiał na innym herosie, no to jednak warto przemyśleć jakby to zagranie, bo no nie ukrywam, że zwłaszcza na wyższych poziomach TH, już nawet od TH9, tak, ten król no robi robotę. To mogą wam powiedzieć wszyscy gracze, którzy mają go faktycznie zrobionego na max levelu i korzystają z niego w atakach, bo nieraz potrafi, brzydko mówiąc, uratować dupę, tak? Właśnie przez to, że ma bardzo dużo HP. I teraz, każdy z tych herosów, jak wspominałem wcześniej, posiada swoją jakąś zdolność, tak, jakiś swój atrybut, tak zwane ability, super jakby moc, którą możemy w dowolnym momencie sobie odpalić podczas ataku. I teraz, jaką tą moc ma Barbarian King? To się nazywa fachowo Iron Fist, czyli jakby żelazna pięść, o ile dobrze to tłumaczę. W skrócie, chodzi po prostu o to, że jeżeli go odpalamy, to przywraca mu pewną część zdrowia, w tym przypadku, tak jak tutaj widzicie, 4700 punktów, jego damage wzrasta, jego obrażenia wzrastają do 990 punktów, jego szybkość wzrasta i dodatkowo jeszcze przyzywa sobie aż 36 barbarzyńców. Oczywiście, to też nadal będę podkreślał was te zaznaczenia. Im wyższy poziom króla, tym wyższy poziom jego ability, właśnie tej zdolności, więc co za tym idzie, wtedy będzie więcej odnawiał życia, więcej dostawał tych obrażeń, więcej przyzywał sobie barbarzyńców, no po prostu w skrócie będzie miał większego, jakby lepszego tego boosta, dlatego to nie macie na to patrzeć przez pryzmat taki, że jeżeli ja wam teraz to pokazuję, no to każdy król, jeżeli będzie miał odblokowane ability, od razu będzie właśnie o te wartości lepszy. Sami zresztą możecie zauważyć, że ten Iron Fist ma też swoje levele. Tutaj mam akurat level 16, co wam właśnie pokazuję u góry ekranu. I teraz tak, co trzeba zrobić, żeby te ability właśnie było jakby lepsze? Czy ono się jakoś osobno ulepsza? Nie, ono po prostu się ulepsza wraz z królem, jakby z automatu, natomiast żeby w ogóle odblokować jego tą zdolność, to ability, musi król być minimum na 5 levelu. I potem co każde 5 leveli wzrasta o jeden właśnie poziom to jego ability. Czyli żeby mieć ability w ogóle odblokowane, robimy króla od 0 na 5 level. Potem, żeby mieć drugi poziom na przykład ability, no to król już musi być na 10 levelu. Trzeci poziom ability, król na levelu 15 i tak dalej, i tak dalej. Co 5 leveli króla, jeden level tego ability. Tak to właśnie działa. Trwa ono około 10 sekund, no i w tym czasie no, można zrobić duże spustoszenie. Co jeszcze warte podkreślenia w przypadku króla jak i królowej, bo oba te herosy mają właśnie podobnego rodzaju ability, a jakby tą łączącą rzeczą jest właśnie przyzywanie jednostek, to im wyższy poziom zbadany barbarzyńców i łuczniczek w laboratorium,
tym wyższy właśnie jest poziom tych przyzywanych jednostek. Dlatego, że herosi, jak już przyzywają te jednostki, no to właśnie te przyzwane jednostki są na takim levelu, na jakim mamy je zbadane w laboratorium. Dlatego nie warto odkładać tego na później i warto właśnie od samego już początku badać w laboratorium i barbarzyńców, i łuczników, bo nawet jeżeli nie korzystamy z tego wojska do farmy, to zawsze one się przydają właśnie do używania ability przez herosów. I teraz tak naprawdę możecie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, co wam to da. No też odpowiem trochę chamsko pytaniem na pytanie. No jeżeli macie zbadane wojsko na wyższym levelu, no to co zyskujecie? Ano chociażby to, że to wojsko ma więcej punktów zdrowia i zadaje większe obrażenia. W związku z tym w krótszym czasie jest w stanie wyrządzić więcej szkód przy mniejszych swoich własnych stratach. Więc co za tym idzie? Używając takiego ability w trakcie walki, znacząco zwiększamy swoje szanse na powodzenie po prostu ataku. Dlatego uważam, że bardzo warto to robić i nie warto tego zostawiać no, na później, tak? Tylko zawczasu sobie najlepiej to od razu zrobić, mieć to z głowy, no i cieszyć się możliwie jak najsilniejszymi, jak najbardziej wydajnymi herosami na danym etapie gry. Przechodzimy sobie do Archer Queen, jak już o niej nawiązałem. Podobnie tutaj, tak jak w przypadku króla, tak, jeżeli chodzi o czas regeneracji, o poziomy ability, tu jakby niewiele się zmienia, z tym, że królowa jest tak naprawdę może nie odbiciem lustrzanym, ale jakby to wam powiedzieć, zupełnie inaczej działa niż król, taką jego odwrotnością. O, tego słowa mi brakowało. Mianowicie, ona nie jest tankerem, bo nie ma za dużo punktów zdrowia, co zresztą widzicie. Natomiast ona ma za zadanie zadawać jak najwięcej obrażeń. I robi to znakomicie. Do tego jest dystansowa, no bo siłą rzeczy ma kuszę na swoim wyposażeniu. Bije również jednostki nie tyle naziemne, co też powietrzne, więc bardzo przydaje się do ubijania CC wroga na przykład, albo innych po prostu wojsk, innego rodzaju wojska, które gdzieś tam sobie fruwa w okolicy, tak, czy to na obronie własnej wioski, czy właśnie podczas ataku, czy do ubijania jakichś powietrznych pułapek, coś takiego. Natomiast co też warte jest podkreślenia, jest ciut szybsza od króla, to też warto zauważyć. No i jak wspominałem wcześniej, w przypadku ability, ona też przyzywa sobie łuczniki, tak jak król przyzywa barbarzyńców, ona przyzywa sobie łuczniki, jej ability nosi nazwę Royal Cloak i jest to bardzo podobne zachowanie jak w przypadku sneaky archerów na builder base. Jeżeli ktoś już miał z tym do czynienia, o co chodzi? W przypadku użycia ability królowej, ona po prostu na 6,6 sekundy, bo tyle akurat trwa moje ability na maksymalnym levelu, po prostu znika, staje się niewidzialna dla w ogóle jakby wszystkich jednostek wroga, tak? Czy defensywy, czy wojska. Nie. Dzięki temu po prostu dajemy jej chwilę wytchnienia w jakichś tam mega newralgicznych punktach, czy pod mega ciężkim ostrzałem, no bo dzięki temu ona sobie przyzywa 20 łuczników, one jakby skupiają na sobie wtedy ten obszar działania wrogiej defensywy, do tego przywracamy jej troszeczkę zdrowia, oczywiście też tylko troszeczkę, no bo nie aż tyle jak w przypadku króla, wiadomo, natomiast bardzo wzrasta jej obrażenia, co zresztą widzicie tutaj wszystko na wykresach. No dlatego, jeżeli trzeba gdzieś szybko zniwelować jakąś właśnie wrogą defensywę, jakąś ciężką defensywę, która ma bardzo dużo punktów właśnie HP, no to takie użycie ability królowej może okazać się wręcz zbawienne, no do tego, żeby osiągnąć właśnie ten zamierzony swój cel. Lecimy dalej, lecimy z kolejnym herosem. Ja wam jeszcze oczywiście to wszystko pokażę w praktyce, jak wygląda podczas ataku, żeby wam bardziej to, jak to mówi Borek, uplastycznić, żebyście też wiedzieli dokładnie, no jak to faktycznie wychodzi w praktyce, tak? No bo jednak opowiadanie to jest, teoria jest jakby co innego, to jest jedno, a praktyka, sam atak to jest drugie. Grand Warden. Grand Warden, jeżeli chodzi o czas regeneracji, to samo co poprzednicy. W zasadzie chyba każdy teraz heros ma podobny czas regeneracji. Nie wiem, czy kiedyś nie był ciut może inny, ale teraz widzę, wszystko jest 33 minuty, przynajmniej na max levelu oczywiście. Tylko teraz tak, Grand Warden jest troszeczkę
innego rodzaju herosem. On, ja go zawsze nazywam, że to jest tak zwany support. On ma nas wspomagać, bo on ani nie zadaje dużo obrażeń, ani też nie ma jakoś dużo punktów zdrowia. Natomiast ma bardzo fajne właśnie ability, bardzo fajną zdolność, a w zasadzie ma dwie zdolności. Do tego przejdziemy sobie za chwilę, jednak co jeszcze ważne jest do powiedzenia jakby na początku, on jest ciut wolniejszy od królowej, myślę, że to jest chyba nawet ten sam movement speed, co w przypadku króla, natomiast on też bije jednostki i naziemne, i powietrzne, więc jest bardzo przydatny, zwłaszcza gdzieś się powiedzmy kręci w obrębie króla, tak? I król wtedy potrzebuje pomocy, żeby właśnie ściągnąć coś tam powietrznego. Do tego ma zwiększony zasięg w ogóle działania, ma o wiele większy zasięg niż królowa i król, więc to też jest warte jakby podkreślenia. No i Warden jeszcze ma coś takiego, że on podąża zawsze za możliwie największą grupą, która znajduje się najbliżej niego. Czyli czasami, żebyście się też nie zdziwili, on może mieć taką tendencję do tego, że gdzieś go wypuszczacie za wojskiem i on nagle gdzieś sobie skręci w lewo czy w prawo. I jakby nie można mieć do niego o to pretensji, bo będzie to pewnie wynikało z tego, że po prostu w danym miejscu gdzieś na bazie będzie większe skupisko wojska, bardziej liczne, przez co on po prostu tam skręci, żeby wesprzeć właśnie tą jak najliczniejszą grupę. Można powiedzieć, że to jest nawet całkiem sensowne rozwiązanie, takie logiczne, no bo w założeniu też osobiście ratowałbym większą grupę wojska niż pojedyncze po prostu sztuki, tak? No bo na przestrzeni czasu w trakcie ataku byłoby to dla mnie bardziej opłacalne. Natomiast przechodząc już do jego ability. Ability ma, tak jak mówiłem, dwa. Jedno jest pasywne, czyli takie, które działa zawsze. I jedno jest aktywne, czyli takie, które sami musimy sobie właśnie aktywować, tak jak w przypadku króla i królowej. I teraz, tym pasywnym ability jest tak zwany life aura. Krąg życia, można tak to przetłumaczyć. O co chodzi? Chodzi o to, że on po prostu wokół siebie wytwarza taki okrąg swego rodzaju. Tak jak rzucamy na przykład czar i widzimy taki narysowany okrąg działania, to on właśnie wokół siebie też wytwarza taki okrąg na stałe, cały czas działający podczas ataku. I teraz co on nam daje? Tak jak tutaj zapewne już zdążyliście sobie na wykresach przeczytać, chodzi o wzmocnienie ilości punktów zdrowia. I teraz tak, jednostki, które się w nim znajdują, mogą w przypadku oczywiście maksymalnego levelu ability, tak jak u mnie, mogą otrzymać bonus w postaci dodatkowych 90% swoich punktów życia. Czyli dajmy na to, jeżeli jednostka posiada 100 punktów życia, tak, to będąc w zasięgu właśnie działania tej life aury Wardena, będzie miała tych punktów nie 100, a 190, no bo o 90% wzrosła. Natomiast, co też jest warte podkreślenia, żebyście też to dobrze zrozumieli, są jakby dwie zależności. Po pierwsze, jak widzicie, HP wzrasta o 90%, ale maksymalnie może wzrosnąć dokładnie o 575 punktów. Czyli jeżeli mamy jakąś większą jednostkę, powiedzmy w cudzysłowie grubszą jednostkę, która ma bardzo dużo punktów HP, kilka tysięcy, i te 90% byłoby więcej niż 575 punktów, no to wtedy otrzyma tylko 575 punktów i nie więcej. Na takiej zasadzie to działa. Czyli tak jak jednostka, mówiłem wcześniej, ma 100, to ona dostanie pełnie 90%, więc będzie miała 190. Natomiast już jeżeli te 575 punktów stanowiłoby mniej procent niż 90%, no to ich nie dostanie. Taka trochę pokręcona matematyka, ale jeszcze Wam to inaczej spróbuję wytłumaczyć. Dla przykładu, jeżeli mamy, powiedzmy, nie wiem, golema, który ma prawie 10 tysięcy HP, tak? No to on dostanie tylko 575 punktów dodatkowego zdrowia, no bo jeżeli miałby dostać 90%, to on zamiast 10 tysięcy musiałby mieć 19 tysięcy. To byłby w zasadzie nie do zdarcia, tak? To by było zbyt OP, zbyt mocne po prostu. Dlatego jest właśnie to ograniczenie. Albo 90% swojego HP, albo 575 punktów, w zależności od tego, co jakby jest mniejsze.
bo nie może być większe, no bo wiadomo, żeby nie było zbyt mocne wojsko. Myślę, że jest to sensownie wytłumaczone przeze mnie. Jeżeli nadal tego nie rozumiecie, no to komentarze i będę wam to tłumaczył. Natomiast jego aktywnym ability jest tak zwany Eternal Tome, czyli po prostu nietykalność, tak? Przez 8,5 sekundy, akurat w moim przypadku, po odpaleniu tego ability, wszystkie jednostki, które znajdują się właśnie w tym wcześniejszym wspomnianym Life Aura, czyli w tym jego okręgu, w tym kole, no to po odpaleniu właśnie Eternal Toma wszystko staje się nieśmiertelne. Dosłownie nic nie jest w stanie nam zagrozić, więc warto to właśnie wykorzystywać i tu z kolei dlatego uważam, że to jest właśnie spoko to, co mówiłem wcześniej, że Warden właśnie podąża za największą grupą jednostek, no bo jeżeli zapewnia on dzięki swojemu ability nieśmiertelność, no to właśnie wolałbym też zapewnić to jak największej grupie jednostek, aniżeli jak najmniejszej. No chyba myślę, wydaje mi się, że jest to całkiem zrozumiałe. Dobra, przechodzimy sobie do ostatniego herosa, którym jest Royal Champion. I teraz tak, o, już właśnie potwierdza się moja teza. Czas regeneracji 33 minuty, czyli wszyscy herosi mają ten sam czas regeneracji. Natomiast, co w przypadku Royal Championki, jakiego rodzaju też to jest heros? Też można go określić rodzajem takiego supportu, podobnie jak Grand Warden. Dlaczego? Bo ona też nie ma jakoś super dużo punktów życia, ani nie zadaje jakoś super dużo obrażeń. Aczkolwiek ten poziom obrażeń nadal jest wyższy, o ile się nie mylę, niż chyba król. Muszę aż to sprawdzić, żeby nie było. 595, a tutaj mamy 580. No, czyli zbliżone do króla, więc może nie jakoś tam super mało, ale też nie jakoś tam super dużo. Natomiast co jest fajne w przypadku akurat właśnie czempionki, to to, że ona też podobnie jak królowa, to jest takie połączenie króla z królową plus jeszcze jakby coś od siebie. Czyli tak, po pierwsze jest dosyć szybka, no bo ma movement speed 24, tak jak królowa. Do tego atakuje jednostki i naziemne, i powietrzne, więc całkiem spoko. Do tego atakuje głównie budynki defensywne w pierwszej kolejności, więc jest mega dobra, zwłaszcza do odcinania jakichś właśnie, palenia jakichś tam sekcji wydzielonych, tak, wioski, czy właśnie do wspierania jakiegoś rodzaju wojska, dajmy na to, nie wiem, jakichś minerów, hogów, czy nawet balonów, tak, żeby zapobiec spaleniu, czy tam zniszczeniu przez defensywę wroga. Mega spoko. Dzięki temu, że ma dość dużo HP, no jest w stanie trochę wytrzymać, wiadomo. No i też to, te obrażenia, ten damage jest na tyle, powiedzmy, jeszcze sensowny, że jest w stanie szybko i sprawnie się rozprawić z tą defensywą wroga. Natomiast co fajniejsze jeszcze, to ma swoje oczywiście ability, jak każdy heros, a tym ability jest Seeking Shield, czyli jej tarcza. Chodzi o to, że po użyciu tego ability bardzo dużo przywraca jej punktów zdrowia, to jest 3200 punktów. Można powiedzieć, że król uzyskuje więcej, natomiast w przełożeniu do liczby ogólnej punktów zdrowia tego herosa, tej czempionki, no to mając 4300 maksymalnie HP, a otrzymując 3200 z powrotem, no to jest w zasadzie, można powiedzieć, 3/4 życia, tak? To jest bardzo dużo. Do tego wzrastają obrażenia do 2060 punktów. Tak, to jest nawet więcej niż królowa, to jest strasznie dużo. I dodatkowo ona wyrzuca swoją tarczę i tutaj macie właśnie number of targets, czyli liczba celi 4. Chodzi o to, że po wyrzuceniu ta tarcza z taką właśnie siłą zadaje obrażenia 4 najbliższym budynkom defensywy. Więc można sobie fajnie wytorować, wyklarować ścieżkę dla właśnie innych jednostek, czy właśnie opalić, powiedzmy, cały blok, odciąć z tych właśnie budynków defensywnych, co zapewni nam, no, po prostu większy luz, większy spokój, tak? Będziemy mogli się skupić tylko na oczyszczaniu, dobijaniu budynków bez konieczności, nie wiem, zamartwiania się, że coś tam nam to wojsko ubije. Także bardzo fajne ability. Myślę, że no na pewno dla niejednego na wyższym poziomie Tehanu będzie ono też właśnie zbawienne i uratuje, za przeproszeniem, dupę. Ale dobra, czas jakby przejść do tej praktyki, koniec tej teorii.
Teraz tak, poszukamy sobie na szybko wioski. Jestem w dosyć niskim, że tak powiem, puszkowym przedziale, ale to już nawet nie o to chodzi. Nie będę się w ogóle skupiał na tym, ile ta wioska ma surowców, co, jak, nie. Chodzi tylko o to, żeby tego Herosa wypuścić, pokazać Wam właśnie to ability, jak działa i tyle jakby w temacie. I teraz tak, przechodząc do króla. Jak sobie go tam rzucimy, wiadomo, on sobie tam działa z tymi zwierzaczkami, tak? Oczywiście o zwierzakach był osobny materiał, więc tam podepnę kartę albo link. Zostawię w opisie. No i widzicie, on tam sobie po prostu chodzi do najbliższych tych budynków, sobie czyści, no bo tak jak zgodnie z jego tam tymi informacjami zawartymi, tak, zgodnie z jego wytycznymi, on będzie atakował zawsze najbliższe budynki, do których ma dostęp. I teraz tak, powiedzmy, no wchodzi już w tą wioskę, robi się grubo, trzeba użyć ability. I teraz tak, ability można użyć na dwa sposoby. Albo używamy go kiedy chcemy, poprzez po prostu kliknięcie na niego, jeszcze raz po wyrzuceniu. Albo jeżeli jego HP spadnie do zera, to z automatu to ability odpali się samo. Ta opcja jest do ustawienia po prostu w opcjach gry. I teraz jak widzicie, on się podświetlił na fioletowo, tak jakby był pod wpływem działania Rage'a, to jest ten jego boost. Przyzwał sobie do tego barbarzyńców. Jak widzicie, wyskoczyli oni na max levelu, bo na takim mam zbadany w laboratorium. No i oni sobie po prostu czyszczą. Tak to mniej więcej właśnie działa. Sami widzicie, ile ten król zdążył na przestrzeni całej wioski sobie z tymi barbarzyńcami zrobić. To jest prawie 20% wioski, więc bardzo dużo. No i przechodzimy do kolejnego Herosa, którym jest królowa. Po wyrzuceniu królowej, jak widzicie, ona sobie dystansowo ładnie tutaj oczyszcza. Ma zasięg, o ile się nie mylę, do 6 chyba kratek. 5 na pewno, a 6 tak na 90% jestem pewien. Ale wydaje mi się, że tak. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery. No i sięgnęła powiedzmy tu jeszcze przez murek, więc 5, jak widzicie, na spokojnie jest w stanie zrobić. No i teraz dzięki temu, że zadaje bardzo duży damage, sami widzicie, jak ona dosłownie te budynki zjada na strzał, na dwa strzały. Także mega, mega fajnie, mega szybko i sprawnie to sobie idzie. Tylko właśnie przez to, że ma mało HP, no trzeba na to uważać, żeby tam dosyć szybko jej nie zbili. No i teraz tak, ability się odpala, jak widzicie, jest ona niewidzialna, nic tutaj nie bije w nią, tylko bije właśnie w tych łuczników, którzy wyskoczyli, dzięki czemu taki Wizard Tower na przykład, ok, ściągnął wszystkie łuczniki na hita, no ale królowa miała właśnie spokój, zdążyła tego Wizard Towera sobie ściągnąć, dzięki czemu znowu zyskaliśmy kolejne tam kilka procent i cennych sekund. Teraz tak, na końcu zostawimy sobie Wardena, przejdziemy sobie jeszcze do czempionki. Czempionka. Jak widzicie, pierwszy cel oczywiście budynek defensywny. Kolejny cel znowu budynek defensywny. Tak jak wspomniałem wcześniej, przede wszystkim budynki defensywne to jest jej jakby żywioł, to jest jej przeznaczenie i bardzo spoko, że tak robi. Fajnie też oczywiście, że bije herosów dopiero po zaatakowaniu przez nią, ale też spoko, że jest to w stanie wyczyścić. No i użycie ability, jak widzicie, wyrzuca tarczę. Wszystkie tutaj cztery budynki zostały obite i dzięki temu łatwiej było nam sobie to oczyścić później. Nie zdążyłem w jednym ataku, więc pokażę Wam jeszcze w drugim ataku kolejny raz. I teraz, co jest też fajne i przydatne, jak widzicie, dwóch herosów padło i właśnie dzięki temu serduszku nadal mamy ich dostępnych w drugim ataku z rzędu. Co też jest bardzo fajne. Znajdziemy sobie jeszcze tylko na szybko trochę inną wioskę. O, dokładnie, żeby tu było trochę przestrzeni jednak otwartej z tymi budynkami. No i teraz tak. Król, królowa, no to wiadomo. Czempionka też jakby wiadomo jak działa. I teraz rzucimy sobie jeszcze tutaj kilka jednostek tych goblinków. Rzucimy sobie tego log launchera i rzucimy sobie za nimi Wardena. O co chodzi z tymi strzałkami? Tutaj Wardena możemy wybrać, czy chcemy go w trybie naziemnym, czy w trybie powietrznym, bo Warden może też latać. My oczywiście z uwagi na to, że mamy wszystko na ziemi, wybieramy tryb naziemny, dlatego że żeby ten właśnie Warden trzymał się jakby z tyłu, za tymi jednostkami on sobie gdzieś tam nie fruwał po tej wiosce, wiadomo, nie? Żeby to jakby trzymało ten. I teraz tak, po użyciu tego ability, jak widzicie, wszystko tu się mieni, jest jakby nietykalne. Widzicie, królowa nie dostaje żadnych obrażeń, tak dopóki była pod wpływem działania tego ability. Więc co za tym idzie, bardzo fajnie nam się udało w tą wioskę wejść.
zniszczyć kilka tam budynków, nabić tych kilka procent. Bardzo fajne się to przydaje, właśnie ten Eternal Tom do wykorzystania przy ubijaniu PH, bo wtedy bardzo łatwo nam to PH ubić, dobić kolejną gwiazdkę i tak dalej, i tak dalej. Jakby każdy, kto atakuje, już będzie wiedział, jak dokładnie sobie to wykorzystać w praktyce, w którym momencie, na co i tak dalej, i tak dalej. No to już wkłania się jakby samo planowanie ataku. Ja Wam tylko pokazuję, jak to działa, żebyście po prostu wiedzieli, jak, co z czym się je, no po prostu. No tu nie ma jakby większej logiki przy omawianiu tego. No myślę, że jest to na tyle prosto pokazane i zrozumiale, że no będziecie jakby wiedzieć, nie? I teraz tak, jak już widzicie, z uwagi na to, że serduszka wykorzystałem w poprzednim ataku, tak, no to teraz po drugim ataku ten heros, król musi się odnawiać, królowa musi się odnawiać, czempionka też musi się odnawiać. Natomiast Warden, z uwagi na to, że był użyty tylko raz, no oczywiście też się będzie odnawiał, tak, ten czas odnawiania też mu leci, tylko on mu jakby leci dla tego serduszka, jak widzicie, ono się powoli tam napełnia. Natomiast jest dostępny cały nadal pasek zdrowia, więc mogę go ponownie użyć w drugim ataku. I teraz tak, w zależności od tego, ile nam punktów zdrowia danego herosa zostanie na koniec ataku, czyli na przykład, tak jak w pierwszym ataku, czempionka nie padła, tak, tylko zostało jej tam bardzo mało HP, to jak widzicie, od razu po przeliczeniu jakimś tam procentowym, nie wiem dokładnie jakim, bo nigdzie to nie jest określone, ten czas odnawiania jest relatywnie krótszy w porównaniu do czasu właśnie odnawiania króla czy królowej. To też warto sobie wiedzieć, zapamiętać, no i z tego odpowiednio korzystać. I to było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o herosów. Mam nadzieję, że wszystko zostało wytłumaczone dość poprawnie, łopatologicznie, także każdy zrozumiał. Jeżeli nadal coś dla Was jest niezrozumiałe, piszcie oczywiście w komentarzach, postaram się Wam wszystko opowiedzieć. Jeżeli o czymś też zapomniałem, też możecie mnie poprawić, też możecie to dopisać w komentarzach, no bo nie raz, nie dwa to będę powtarzał, że zawsze lecę z głowy, z pamięci, jakby na raz, nie mam rozpisanego scenariusza do odcinków. Także tutaj wszystko to, co mówię, mówię jakby na bieżąco z głowy, więc gdzieś tam, powiedzmy, w ferworze walki gdzieś tam coś może mi umknąć zawsze, czy mogę czegoś nie dopowiedzieć, ale myślę, że chyba wszystko to, co chciałem przekazać, jest przekazane, także resztę już zostawiam ocenie Wam. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pozdrawiam, miłego tygodnia, weekendu, wieczoru, czy kiedy to oglądacie. Trzymajcie się i pa, pa.